Lechia Poznań wygrała z Polonią Bytom 1-0. Śląsk Wrocław grał z Chorzowskim Ruchem. Jaki wynik padł w tym meczu? Dowiedzą się Państwo z naszej relacji filmowej. O pierwszej połowie meczu Śląsk-Wrocław-Ruch-Chorzów goście w białych spodenkach można powiedzieć tylko tyle, że się odbyła. Jej poziomem zdegustowani byli nie tylko kibice, ale również obserwatorzy, wśród których znajdował się trener reprezentacji Wojciech Łazarek. Nieco ciekawsze było drugie 45 minut tego spotkania. Gospodarze ze świetnie dysponowanym Prusikiem przyspieszyli, ale grali nieskutecznie, ponadto znakomicie spisywał się bramkarz Chorzowian Jojko. Popełnił tylko jeden błąd, wybijając w taki oto sposób piłkę po strzale Rudego wprost pod nogi Mikołajewicza i wrocławianie objęli prowadzenie. 10 minut później podopieczni trenera Żmudy uzyskali wyrównującą bramkę. Szewczyk podał do Bąka, ten zagrał do nadbiegającego Kornasa i piłkarz Ruchu strzałem z ostrego kąta w tzw. długi róg zapewnił swojemu zespołowi cenny punkt. Śląsk Wrocław zremisował z Ruchem Chorzów 1-1.